BNP Paribas stawiamy na odpowiedzialność i zrównoważony rozwój, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Odpowiedzialnie podchodzimy do prowadzenia naszej działalności i finansowania gospodarki, spraw społecznych, naszych pracowników i oczywiście do środowiska naturalnego. W końcu BNP Paribas to bank zielonych zmian. Dlatego wprowadzamy zielone produkty i usługi wspierające transformację energetyczną. Finansujemy odnawialne źródła energii oraz wspieramy poprawę efektywności energetycznej i termomodernizację budynków. Oferujemy zrównoważone produkty i instrumenty gwarancyjne dla klientów z różnych segmentów, w tym przedsiębiorców i rolników, oraz coraz więcej rozwiązań dla klientów indywidualnych, na przykład zieloną hipotekę. Jako odpowiedzialna instytucja finansowa monitorujemy ryzyko ESG w działalności klientów. Wyróżniliśmy 9 sektorów szczególnie wrażliwych pod kątem zrównoważonego rozwoju, w których klienci podlegają specjalnej analizie wpływu na otoczenie. Z niektórymi, szczególnie szkodliwymi branżami, pożegnaliśmy się na dobre. Minimalizujemy wpływ naszej działalności na środowisko. W naszych oddziałach i centralach rezygnujemy z jednorazowego plastiku i stawiamy na recykling. Minimalizujemy zużycie papieru i digitalizujemy nasze procesy. Korzystamy z energii z odnawialnych źródeł. Zmieniamy flotę samochodową na elektryczną i hybrydową. Aby przeciwdziałać zmianom klimatu, edukujemy naszych pracowników i ich bliskich, klientów i kontrahentów. Najważniejsze jest wspólne zaangażowanie. Dlatego nawiązujemy liczne partnerstwa, wspieramy inicjatywy i organizacje społeczne działające na rzecz środowiska. Posadziliśmy 60 tysięcy drzew i hodujemy 500 000 pszczół. Zielone zmiany dla świata zaczynamy od siebie. Dołącz do nas. Obok tego claimu, tak to powiem po angielsku, Bank Zielonych Zmian, jeszcze jeden mi się podoba, który jest gdzieś w komunikacji, Bank Zmieniającego się Świata. Ale tak, poproszę o zegar, bo chciałbym wiedzieć, że mamy 15 minut i widzieć, jak czas upływa, żeby być dokładnie to the point. Ponieważ chcielibyśmy bardzo krótko podsumować to, co się działo w trzech pokojach. Jeszcze raz przedstawiam. Anna Rychlik, rolnictwo, zmiany w produkcji pierwotnej dla wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Lucjan Paszkiewicz, przetwórstwo spożywcze konkurencyjne i zrównoważone przetwórstwo żywności. I Arkadiusz Wódkowski, konsument na progu zielonych zmian. Dzień dobry. I odwrócimy, małą rewolucję zrobimy. Ciągle mówimy o rewolucji i mieliśmy zacząć od łańcucha, tak jak powinno się to zacząć, czyli od wytwarzania przez przetwórców do konsumenta. Od pola. Od pola, ale zaczniemy od widelca. Ale jak udało mi się usłyszeć ostatnie dwa akapity tego panelu Lucjana, to w zasadzie miałem wrażenie, że to jest kontynuacja mojego panelu, bo doszliśmy do jednego wniosku, że bezwzględnie musi być to kooperacja i współpraca. Konsument może być impulsem, może być inspiratorem, ale on sam niczego nie załatwi, tak samo jak sami producenci czy dystrybutorzy tego nie załatwią. Oczywiście ja będę przez te 3 minuty mówił o perspektywie konsumenta i zastanawialiśmy się z grupą moich panelistów, że na każdego z nas jest jakiś sposób. Jakoś trzeba, można do nas podejść. Oczywiście trzeba to zrobić delikatnie. Doszliśmy do dosyć prostego wniosku, że w dobie postpandemicznej, mam nadzieję już, tak naprawdę konsumenci o czym przede wszystkim myślą? O jakimś rodzaju bezpieczeństwa. Myśmy się tu skupili na zdrowiu. I teraz tak, jeśli udałoby się nam pokazać Zielony Ład przez pryzmat tego, że ty konsumencie zyskasz na przykład na zdrowiu, bo ta żywność po prostu będzie zdrowia, będzie miała wpływ, za przeproszeniem, na perystaltykę jelit, nie żartuję w tej chwili, to będziemy w stanie jakby dotrzeć do tego konsumenta. I edukacja. Z całą pewnością edukacja. Znaczy, powiem szczerze, myśmy ustalili na tym, że ta świadomość dzisiaj w Polsce jest naprawdę bardzo niska. Jeśli my mówimy o 70% Polaków, którzy coś wiedzą o zrównoważonym rozwoju, to tak naprawdę po czynach ich poznacie. 17% Polaków w świetle wielu badań dosyć spójnych wynika, że weszło już na tę ścieżkę. 1 000 000 osób nie je mięsa, kolejne 2 myśli o tym, żeby to zrobić w najbliższym czasie. Można powiedzieć, że kulinarne słowo roku to jest fleksitarianizm, tak? I o tym też mówiliśmy. Niczego nie zrobimy na tym rynku, jeśli nie dopasujemy się cenowo. Wiemy, że produkty, o których mówimy, one po prostu są droższe. I ten konsument, to już obojętnie, czy on jest z mniejszego miasta, to nie jest tak. Konsument generalnie także w dużych miastach bywa po prostu ubogi i ten czynnik
czynnik ekonomiczny będzie mocno determinujący, no to pewnie jest oczywiste dla nas, dla naszych słuchaczy i zdajemy sobie z tego sprawę. Rzeczywiście pamiętajmy o tej cenie, to jest dla nas jedna z istotnych rzeczy, oczywiście o tej świadomości. Jeśli miałbym znaleźć jakieś jedno słowo, z którym wam się bym podzielił, to według mnie tutaj troszkę klucz czy konfitury są w szafie o nazwie komunikacja. Komunikacja do konsumenta, do społeczeństwa i tutaj widzę, że ten obowiązek mógłby spoczywać na regulatorze, dokładnie tak jest, że w ogóle w Polsce jest niesamowite to, że możemy różne mieć tutaj opinie, ale jeśli chodzi o te kwestie okoliczne, co zresztą zostało tutaj powiedziane na panelu, jest jakieś oczekiwanie, żeby trochę to rząd za nas zrobił, czy to będzie warszawski, czy brukselski, to jest takie oczekiwanie konsumenta, żeby on trochę wziął na siebie to wezwania. Natomiast problem konsument ma następujący. Te produkty są nieocertyfikowane. One są ocertyfikowane, ale to my wiemy tutaj. Słuchacze to wiedzą. My zdajemy sobie z tego sprawę, ale konsument niestety do niego nie dociera, co i jaki ma certyfikat. Tutaj ogromna praca komunikacyjna przed także PR-owcami, lobbystami, agencjami. Myślę, że ogromne wyzwanie tych najbliższych lat. To ma być proste, piktogramowe, dosyć jednoznaczne. Ja myślę, że jeszcze jedną rzecz powinieneś tutaj dorzucić. Szkołami również. Być może tak. Bo to jest program edukacyjny. Dzieci będziemy uczyć. Wiesz co, mam 52 sekundy, dokładnie, to powiem tak. Ja mam córkę 21-letnią. Świetnie ogarnięta, czyta jeszcze książki, rewelacja, ale ona nie dostała w szkole nic kompletnie z tych programów zielonych nazwę. I mam córkę, która już nie czyta książek, wydaje się mocno roztrzepana, ale jest strażnikiem ekologii i zieloności w moim domu. Ma 16 lat. Te 6 lat różnicy w edukacji to jest przepaść w Polsce, ponieważ ta młodsza dostała już w przedszkolu programy i tak dalej. Można takie rzeczy obserwować. Naprawdę tutaj te Grety to będą rocznikami nas tutaj całe szczęście dopadać. Ale wiesz, ja mam jeszcze 20 sekund, więc dam tobie tą ripostę, bo ja mam podobne doświadczenie. Ja mam dwie córki, 16 i 14-letnią. 14-letnia nie je mięsa. W ogóle nie je mięsa. Sporadycznie w domu reszta je, ja staram się ograniczać. Na pytanie i dyskusję z 14-letnią córką, dlaczego, ona nie ma żadnych wątpliwości. Będziemy się z tym mierzyć i bardzo dobrze. Dziękuję pięknie. Ograniczanie. Tyle o konsumencie. Dobrze. Lecimy do przetwórstwa spożywczego. No, Lucja. Grupa czy panel ekspertów, praktyków dał bardzo ciekawy taki feedback, który jest związany z tym, że przetwórcy w Polsce spożywczy są przygotowani tak naprawdę do Zielonego Ładu już od lat. To nie jest nowum. Natomiast na pewno ogłoszenie strategii From Farm to Fork ponad rok temu dokonało czegoś takiego jak wybicie ze strefy komfortu. To rozpoczęły się bardzo intensywne dyskusje we wszystkich praktycznie sektorach produkcji żywności na temat tego, na ile to jest wykonalne, na ile to jest realistyczne i tak dalej, i tak dalej. Zrozumiała sprawa, dlatego że to jest zmiana. O zmianie dzisiaj tutaj bardzo dużo mówimy i zmiana jest elementem, który tak naprawdę, nawet jeżeli ktoś deklaruje, że lubi zmiany, to tak naprawdę oznacza, że nie lubi zmian. I w rzeczywistości jest tak, że są trzy podstawowe takie elementy związane z produkcją zdrowej, zrównoważonej żywności. To jest środowisko naturalne i ochrona tego środowiska naturalnego i zabezpieczenie zasobów na jak najniższym poziomie zużycia po prostu. Czyli to jest coś, do czego też nasz biznes spożywczy jest od lat wdrażany. Mamy jeden z najwyższych poziomów zautomatyzowania polskiego w Polsce, tego sektora przemysłu spożywczego w Europie, w stosunku do Europy. To jest też taka ciekawostka. Może też jakby skala w gospodarce udziału żywności też pokazuje, że to jest dobrze rozwinięty biznes. Drugim takim elementem zrównoważonej produkcji żywności jest bez wątpienia odpowiedzialność społeczna, która dzisiaj dzięki Zielonemu Ładowi w kapitalny sposób integruje dwóch aktorów przede wszystkim. Producenta pierwotnego, ale też przetwórcę i konsumenta. I to, o czym Arek powiedział, i to, co wynika z twojego panelu, to, co też wynikało z panelu naszego, gdzie Rafał Gruszeczka z Maspeksu bardzo mocno podkreślał rolę i znaczenie edukacji wszystkich aktorów, którzy są w jego ekosystemie produkcyjnym.
I tutaj no, rośnie coraz bardziej świadomość konsumentów, pomimo tych procentów, że 70% ludzi rzeczywiście coś tam wie na temat zrównoważonego, ale niekoniecznie umie to zdefiniować w sposób taki precyzyjny. A 17% to są już ci, których można zaliczyć śmiało do prekursorów Zielonego Ładu i tych największych ambasadorów Zielonego Ładu. I teraz trzecim elementem jest element stricte biznesowy. To jest kwestia rentowności. Dążenie do tego, żeby obniżyć koszty. Mamy absolutnie zbyt wysokie koszty, tak? Żeby doprowadzić do wzrostu zysków, niekoniecznie przychodów, tylko zysków dzięki temu i obniżyć, czy złagodzić przynajmniej ryzyko finansowe. W jaki sposób możemy to osiągnąć? Prawdopodobnie osiągniemy to w ten sposób, że musimy zaangażować w to naukę, badania. To nie tylko z tego panelu wynikało gdzieś między słowami, ale też z wcześniejszych wszystkich wypowiedzi. To jest to, co pytałem Francisa Dorsmana, czy sustainability może być przewagą konkurencyjną? Absolutnie tak. I myślę, że mamy pod tym względem odpowiednie kompetencje. Badania będą prowadziły do innowacji. Paradoksalnie w tak tradycyjnym biznesie, jakim jest biznes spożywczy, naprawdę jest miejsce na innowacje. Pokazał to David w swojej prezentacji. Paniale. Jeżeli uważasz, że coś się nie da, to znaczy, że jest ktoś, kto już ma prototyp. I jakby też, jeśli mówimy innowacje, to one mają się przełożyć na konkretną technologię, tak? To musowo tworzyć po prostu nowe technologie i polskie firmy tworzą te nowe technologie. Ale się zmieściłeś w czasie idealnie. A lubisz dygresję. Ania. No tak, czas na pole, tak? Na pole. Moi paneliści... Korzeni. Do korzeni. Moi paneliści spuentowali tak naprawdę słowem klucz, że Zielony Ład i wynikająca z niego zrównoważona produkcja w rolnictwie to przede wszystkim rozsądny kompromis z naciskiem na rozsądny. Bo kompromis to ma troszeczkę pejoratywnych konotacji, ale rozsądek. I chodzi tak naprawdę o to, żeby wyżywić świat, oszczędzić środowisko, ale w oparciu o wiedzę, tak, nie na rympał, ale o wiedzę i o technologię, ale też o rozsądne takie otoczenie legislacyjne, o instrumenty finansowe. Ale co jeszcze jest istotne, to to, że należy poukładać po prostu relacje i objąć no właśnie tym, jakby w tym otoczeniu w odpowiednich proporcjach, czy przyłożyć odpowiednie akcenty w tym samym czasie. Cały łańcuch wytwarzania wartości, cały łańcuch, bo to musi iść równolegle, żeby po prostu poszczególne ogniwa, tak jak my tu siedzimy, to one muszą być kompatybilne i musi być ssanie i... A to drugie jest jakie? Push-pull, z każdej strony powinniśmy. No właśnie. Ja na moim panelu powiedziałem z wody, lądu i powietrza. To jest akcja prawie militarna. Zmasowany atak. To musi iść równolegle. I teraz znów, gdzie jest największy... po polsku lewar, czyli jakby najistotniejsza dźwignia, tak? Jakby którą jeśli odpowiednio zaadresujemy, to rzeczywiście to pójdzie. No więc jakby no, opłacalność produkcji, to tutaj myślę jesteśmy spójni. Opłacalność produkcji, ale co tutaj jakby ciekawego padło, no to oczywiście na opłacalność produkcji wpływa dostęp do wiedzy i do technologii, tak? Jakby trzeba wiedzieć, że są technologie dostępne, jak do nich dotrzeć, o czym one są, no i jak ich użyć. Ale znów, za technologią, no, nie wspomnę o tym, że trzeba również no, posiadać jakby zasoby finansowe, prawda? Ale teraz znów, za technologią kryją się bariery, czy powiedzmy to, co jest istotne do zaadresowania, to bariery mentalne. Dwie takie najważniejsze. Jedna bariera mentalna związana z technologią to jest to, że w ogóle Polak, ale polski rolnik, ale też ja mieszkam osobiście na wsi i nawet kwestia używania kosiarki. Każdy musi mieć swoją kosiarkę, każdy musi mieć swoje. Czyli w myśleniu o technologii... Tak jak każdy musi na przykład w Warszawie na tej Puławskiej tkwić swoim samochodem dokładnie, w kilkukilometrowych tak, korkach. Tak, muszę mieć swoje. Czyli brakuje nam tutaj takiej otwartości i gotowości do przejścia na takiej kultury współdzielenia tak naprawdę zasobów. Bo nie każdego będzie stać, natomiast w związku z tym to cały czas będzie niszowa sprawa. Natomiast jakby dostęp do technologii masowy należałoby tutaj uruchomić poprzez właśnie takie centra, nazwijmy to usług wspólnych, coś analogicznego, czyli po prostu współdzielenie zasobów i organizowanie się wokół tego właśnie. Druga bariera mentalna to w kontekście technologii to
brak zaufania do technologii cyfrowych. Już nie wspomnę o tym, że technologia cyfrowa to jest cały czas taki jeden wielki black box, ale chodzi też o to, że w przypadku rolnictwa wiąże się gospodarstwa rolnego, ona się wiąże, czy będzie wiązała z udostępnianiem swoich danych, tak? Czyli z tego, co się dzieje u mnie na polu. A to jest zaskakujące, co mówisz, wiesz dlaczego? Dlatego, że Polska jest na przykład liderem w bankowości mobilnej, wszystkich technologiach, które... I z drugiej strony teraz ta obawa, o której mówisz, to jest takie troszkę schizofreniczne, nie? No, ja bym powiedziała, że to ma różne, bo to chodzi o konsekwencje. Kij ma dwa końce po prostu, więc z jednej strony garniemy się do, to tak samo jak korzyści z Facebooka, prawda? One są, ale też są jakby konsekwencje, które się za to płaci. Ale tutaj konkretnie chodzi o udostępnianie moich danych, które pokazują, jak u mnie rośnie na moim polu, tak? I w związku z tym... obawy przed tym, jak dalej są przetwarzane te informacje. Czy one przypadkiem nie zostaną wykorzystane przeciwko mnie w sytuacji na przykład nie ubiegania się o kredyty lub też mam kredyt na jakichś tam warunkach. Jeśli okaże się, że jest coś nie tak na tym moim polu, to może po prostu mieć reakcję zwrotną, prawda, takie sprzężenie zwrotne dla mnie, zmiana warunków po prostu finansowania. Więc jakby tutaj jest ta bariera. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o jednym aspekcie. Tak, no to myślę, że się zmieszczę. Jeszcze to, co się składa na opłacalność, to jest tutaj umasowienie, czy może potrzeba organizowania się rolników w celu koncentracji masy towarowej, tak, konsolidacji masy towarowej właśnie po to, żeby potem wyjść razem jako grupa na rynek i po prostu sprzedawać to, mieć większą siłę, po prostu dlatego, że mówimy o dużej skali, o większej podaży, można to w jakiś sposób promować, jakby nazwać, tak, mieć swoją etykietkę, w związku z tym zacząć funkcjonować na rynku na zupełnie innej zasadzie, czyli mówimy w tym momencie o dotarciu na rynek. I ta konsolidacja masy towarowej poprzez wymaga organizowania się rolników czy gospodarstw rolnych ze sobą, tak jakby wchodzenia w partnerskie relacje. Natomiast to, co padło, to padło to, że mamy dużo konkurencji, takiej niezdrowej konkurencji po prostu między gospodarstwami. Więc chodzi o takie przejście z mentalności od konkurenta do partnera. Idealnie. Dziękuję. Co za wymierzone. W czas skończyła się właśnie minuta. Ja tylko na koniec powiem, że z uporem maniaka będę mówił o tej edukacji. Ostatnio nawet wpadłem na pomysł, mówię, dlaczego nie ma jeszcze kabin prysznicowych na przykład z takim wizualizacją elektroniczną na kabinie, która pobiera informacje, ile wody zużywasz podczas tego prysznica i co się dzieje z tą wodą, ile to z tej wody można było zrobić jeszcze, a ty siedzisz w hotelu na przykład kolejną minutę pod tym prysznicem albo w domu. Muszę coś jeszcze powiedzieć. No. Ja myślę, że dzisiaj padły bardzo ważne słowa też, które w kontekście tego, o czym tutaj mówimy i zaufania, to co powiedział Bartek Urbaniak w swojej prezentacji, w kapitalny sposób, że prawdopodobnie jest, ma naturę Fina. Finowie mają jeden z najwyższych wskaźników zaufania społecznego i to jest to, co jest dzisiaj najbardziej potrzebne dla tego właśnie elementu gospodarki, żeby ten green screen stał się green screenem, a nie blue screenem, tak jak do tej pory. Lucjan Paszkiewicz postawił kropkę na D. Ania Rychlik była z nami, Arkadiusz Wódkowski. Dziękuję wam za to podsumowanie i za całość panelu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkim wielkie brawa dla was wszystkich. Myślę, że widzowie przed komputerami nie żałują. To było naprawdę wartościowe kilka godzin spędzone razem z nami na 16. edycji agrokonferencji. Zapraszamy w roku przyszłym. Zobaczymy, czy co się zmieniło, jakie wnioski wyciągnęliśmy. Dziękuję wam za obecność online. Pozdrowienia i do zobaczenia w przyszłym roku.